Pamiętacie datę 4 czerwca? Nie tą z tego roku, ale tego z 89 roku. Wtedy skończył się komunizm. A 15 października zapamiętamy jako koniec kaczyzmu. Dzisiaj jest sporo osób, które przyszły tu z potrzeby serca. I nie wszyscy jesteśmy w jednej partii. Naszą partią jest Polska. Dlatego ten wiec jest wiecem opozycji. I za chwilkę goście z różnych stronisk politycznych będą mówić o tym, jakiej chcą Polski. Od tego 15 października. Trzymam kciuki za zwycięstwo, trzymam kciuki za całą opozycję. Jestem przekonany, że to zwycięstwo jest przed nami. Że Polska będzie znowu Polską. Europejską, uczciwą, demokratyczną, tolerancyjną. Trzeba rządzić strachem, wyzwolić strach. Strach jest gwarancją władzy. Strach jest gwarancją władzy. PiS musi odejść. Chcemy żyć bez strachu. Chcemy, żeby się nasze dzieci uczyły normalnej naszej historii, tej, która jest w nas, którą przeżyliśmy. My jeszcze pamiętamy. PiS musi odejść, żebyśmy się budzili rano i wieczorem kładli bez strachu. Wszystkie partie opozycyjne, czyli Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, partia pana Szymona Hołowni, Nowa Lewica będą tworzyły nowy rząd, ale bez was się to nie uda. Ważna jest dla nas proeuropejskość, praworządność i poszanowanie praw kobiet, poszanowanie praw mniejszości, które dzisiaj są absolutnie deptane. Dlatego proszę was, tak jak tu jesteśmy wszyscy, proszę was o to, żeby każdy z was zobligował się dla mnie, dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych przyszłych pokoleń do jednego. Przekonajcie chociaż jedną osobę, jak stoimy koło siebie. Jedną, dwie osoby, będzie nas coraz więcej. Wierzę w to, że 15 października zmienimy Polskę, a 16 budzimy się wreszcie w normalności. Nie możemy pozwolić wybrać posłów z województwa opolskiego, którzy ośmieszają nasze województwo, którzy nie rozumieją, czym jest wielokulturowość, czym jest silne województwo opolskie, żeby za 25 lat nie zapadło widmo jego likwidacji. Z tą misją idziemy do wyborów. Głosujcie na opozycję, a 15 października, 15 pogonimy Kaczyńskiego! My pójdziemy głosować i powiem dokładnie to samo. Najważniejsze jest to, żeby przekonać nieprzekonanych, żeby przekonać tych, którzy jeszcze nie głosowali, bo zdarzali się tacy. Więc proszę was, zadzwońcie do wujków, zadzwońcie do ciotek, którzy jeszcze nie głosowali. Przekonajcie wnuczka, że głos na Konfederację to głos na PiS. Jestem przekonany, że 15 października zwyciężymy i 15 października oficjalnie skończy się w Polsce kaczyzm. Ja zbyt często słyszę od naszych zwolenników, od naszych wyborców, że oni pójdą, zagłosują, ale oni nie wierzą w zwycięstwo. A zbyt często słyszę od polityków Zjednoczonej Prawicy, że oni do władzy, oni władzy raz wziętej nie oddadzą nigdy. Tutaj też kłamią swoją drogą. Dlatego naszym obowiązkiem dzisiaj, tych miliona osób, ponad miliona osób zgromadzonych w Warszawie, w Opolu, w tysiącu innych miast i wsi, podczas tego weekendowego święta demokracji, jest to, abyśmy wreszcie podnieśli głowę, nabrali oddech w nasze piersi i podnieśli w górę serca i wspólnie pomaszerowali, krzycząc razem: zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!